Dziękuję panu posłowi. Teraz głos ma pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Cztery problemy, bo zostało nam niewiele czasu. Po pierwsze, nie ma wprawdzie ministra finansów. Do niego ta uwaga, ponieważ przez 4 lata bardzo oszczędnie gospodarował prawdą, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych. Doskonale wiemy, że dług publiczny w tym czasie wzrósł o 60%. Tu były podawane różne liczby. To wzrosło, ale w tej sprawie państwo jesteście cicho, zmowa milczenia, a dług publiczny wzrósł o ponad 60%. Gdyby doliczyć do tego przychody z prywatyzacji i drenaż dywidendy spółek Skarbu Państwa, to by było wzrost o 80% w ciągu 4 lat. Gdzie podziały się te pieniądze? Bierzecie państwo pieniądze z Funduszu Pracy i zostawiacie samorządy powiatowe w połowie roku bez pieniędzy na aktywne formy ograniczenia bezrobocia. W roku 2011 tak było, będzie i w roku 2012, a było tu bardzo dużo mówione o młodzieży, których trzeba wyciągać ze świata bezrobocia. Przecież to się razem nie łączy. To są rzeczy, działania sprzeczne. Drugi obszar, ten twardy rdzeń Unii Europejskiej, jak rozumiem, strefa euro. Czy państwo popatrzyliście na to, co się dzieje z naszym sąsiadem Słowacją? No właśnie musiała wyłożyć 8 miliardów gwarancji kredytowych dla znacznie bogatszej Grecji i tylko dla Grecji na razie. Proszę sobie wyobrazić Polskę w tej sytuacji. Przecież to by były gwarancje przynajmniej 6-krotnie, 7-krotnie większe. A więc 60 prawie miliardów euro byśmy musieli wyłożyć na ten pakiet pomocowy. I państwo w dalszym ciągu chcecie, żebyśmy byli w strefie euro? Chcecie także, popierając pakiet Euro Plus, żeby budżet nasz był ustalany w Brukseli? Właśnie Reuters podał komunikat, że rząd Irlandii zgłosił Bundestagowi, niemieckiemu Bundestagowi, że podnosi stawki podatku VAT o 2 punkty procentowe. Tak wygląda dziś twardy rdzeń Unii Europejskiej, strefa euro. Budżety są uchwalane, budżety narodowe są decydowane właśnie w Brukseli. Państwo tego chcecie i chcecie do tego namówić Wysoką Izbę. Trzecia, proszę państwa, rzecz. To jest sprawa aktualnego budżetu. Mówicie 3 projekty budżetu, a ja mówię, pokażcie projekt 4, wreszcie prawdziwy, bo te wszystkie 3 są kompletnie nieprawdziwe. I ostatnia rzecz, którą chcę poruszyć. Naprawdę sięgnijcie do głębokiej kieszeni, jeżeli chcecie, żeby ta solidarność wreszcie w Polsce zagościła. Dlaczego chronicie świat bankowy? Proszę państwa, przychody sektora finansowego w Polsce to jest ponad 50% przychodów całej gospodarki, a podatek dochodowy co 6 złotówka z sektora finansowego zaledwie płynie do budżetu. I państwo nie chcecie podatku bankowego, państwo chcecie robić politykę na gospodarstwach rodzinnych, na ulgach rodzinnych, to jest polityka solidarności. W ten sposób, proszę państwa, do niczego nie dojdziemy. To nie jest solidarność. To nie jest solidarność ani z rolnikami, ani z rodzinami, ani z młodym pokoleniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście pan poseł Kuźmiuk zwracał się nie tylko do prawej strony sali, ale do całej Wysokiej Izby. Proszę bardzo.